6:01. Ostatnio o 5:30 było jaśniej. No ale cóż, przestawiliśmy czas. Zaczynamy. No i mamy pierwsze znalezisko. Udlana kulka. Jeszcze nie przycięta. No fajnie się zaczyna. Coś małego, coś malutkiego będzie. Wygląda na pierścień wiodący. Wiodący, uszczelniający. Dobra, szukamy dalej. Ciekawy sygnalik też. 50. 50 w sumie do 60. Też nie głęboko. No i znowu takie samo. Takie to za lekkie na pierścień. Pięćdziesiąt jeden, ale coś tam żelazo poburkuje. A jeszcze kurzenia. Tu nie mały korzeń. Ajajaj. Coś tu jest, ale z boku. Bardziej z boczku. Mamy jakąś monetkę. Dobrze, że nie spadła. Najprawdopodobniej Boratynka. No i dobrze. Bardzo fajnie. Pokręcimy się tu. Coś głębiej. C
coś głębiej. Będzie. No jest kolejna baratynka. A jak? No. Gdzie mi pani ucieka? No jak, baratynka. No i dobrze mówiłem, że trzeba się tu pokręcić. Tutaj jakaś droga szła, nie? Tak wygląda. No i co? Szukamy dalej. Tu wykopałem tą baratynkę. Ale tutaj jest taki inny sygnał. 43. Baratynki tak widzę, że na 51 biły. To może być, ale skaszanił się trochę dźwięk. Może coś głębiej. Gdzieś tu w ściance znowu. Co i znikło. Już mamy to. Tutaj jest. Jednak baratynka. Ej, trzecia baratynka. Ale ta to już zjedzona. Co tu się działo? No to teraz pani łuska. Ale tutaj gdzieś jest drugi sygnał. Dość spory sygnał. Też 38. Łuski przeważnie biją na 40.
nie wykopiemy, nie będziemy wiedzieć, nie? No jak? Druga łuska. Też fajnie. Dobra, szukamy dalej. Najprawdopodobniej kolejna łuska. Albo coś innego. Jakiś. Kawałeczek koloru. Ale coś gdzieś tu chyba jeszcze było, nie? Tu mi się wydaje. Pięć, dziewięć, sześć, jeden. Korzeń. Przepraszam, ale jakąś chrypkę dostaję. Co to? Kawałek pierścienia. Płyciutko był. Płyciutko. Ciekawe jak tam Karolowi idzie. No, przyjechaliśmy w dwójkę z Karolem. Nikt więcej nie miał czasu. I na tapecie Equinox. Katujemy się razem ze sobą. No dobra. Do następnego. Teraz mamy pocisk, który w coś walnął. Szukamy dalej. Tu był pocisk. No tu coś niegłęboko. Trzydzieści cztery, 35. Oho, patrzcie, leży na wierzchu łuska. Zeszczelona. Tutaj ktoś rył coś kiedyś, może. Może. Co to? Znowu gdzieś 63. Ciągle w ziemi, ale tu kurcze korzenie są.
mamy to coś. To coś to jest znowu tak jakby pierścień wiodący chyba. Co ja tu mam? Jakiegoś współcześniaczka. 10 groszy. 49. 48. Pachnie mi. To mi pachnie. Chciałem powiedzieć, że łuską mi pachnie, a to jest kuleczka. Też ładnie. Taki jakiś dziwaczny ten dźwięk. Albo takie coś małego. Ała, mi się coś tu w nogę wbija. Kolcok, który po czymś przejechał. No dobra, pokręcimy się tu w koło. Kulka, teraz kolcok, szukamy. 47. Jest. Cały przekrój. Chyba będzie druga łuska. Chyba już czuję. A jak? Druga do kolekcji. Wiecie co? To jeszcze nie wszystko. To jeszcze nie wszystko. O. Jeden. Drugi. Cztery w jednym miejscu. Czy to wszystko? No. Wygląda na to, że wszystko. Umordowałem się po tym lesie. Pajęczyn coraz więcej. Ale bawię się świetnie. Chwila odpoczynku. Przerwa zasłużona. Sześćdziesiąt jeden,
Jakaś blach. Blaszka. Kurde, blaszka. Siedem jeden, siedem dwa. Ciągle w ziemi. Coś okrągłego jest. No, teraz cichnę, żeby boratynka tak wysoko biła. Nic nie widzę, ale wszystko mówi mi, że to jest boratynka. Ale boratynki biły przeważnie około 51, a tu 72. No nic. Jeszcze tylko sprawdzimy, czy nic więcej. No chyba wszystko. Ej, no mam skarb. Kolejna boratynka w tym samym miejscu. Ja tylko powiększam tą dziurę. Tak, pokaż. Jeszcze coś. Chyba już wreszcie koniec. Ale trzy boratynki tutaj. No nieźle. Nieźle. No ogólnie tu była boratynka, tutaj trzy. Tam była boratynka, tam. O, tutaj była. I komary żywa. Aj, szukamy dalej. Nara, Karol. No co? My już pokopali. Teraz zrobimy szybkie podsumowanie. Ale to chyba się przełączę na telefon. No hej, już jesteśmy na telefonie. I podsumowanie. Robimy. Boratynki. Raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. Osiem boratynek. Taki guzik, ale to jest coś starego. Coś starszego, tak bym powiedział. Tutaj jakiś współczesny guziczek. Obrączki. Taki ołów. Tutaj drugi guziczek. To już jest w ogóle ewenement. Coś tu musiało chyba w środku być. 10 groszy współczesne. No i łuski. Tutaj chyba jest... Nie wiem. Tu pocisk, który w coś trafił.
kolejny, który w coś trafił. Kolcak, który też w coś trafił. No i kuleczki. Tu jeszcze nie obrobione. I tu mam coś małego, ciekawego. Nie wiem, czy będziecie widzieć. SMU Dresden. SMU Dresden. Czy to była jakaś też obrączka? Nie mam pojęcia. No i to by było na tyle, kochani. Oczywiście ogłoszenia duszpasterskie, czyli zapraszam na grupy społecznościowe, szukajcie, a znajdziecie, oraz odkrywcy kąpielisk. Sezon powoli się zaczyna. I pamiętajcie, szukajcie, a znajdziecie. Do zobaczenia. Hej!